Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Jakiś czas temu we vlogu pokazałam Wam kilka nowości książkowych, które ostatnio właśnie się u mnie pojawiły. No i zapytałam Was o to, o jakiej książce chcielibyście zobaczyć filmik. I niemalże jednogłośnie pod tym filmikiem stwierdziliście, że chcielibyście usłyszeć o książce To zdarza się tylko w filmach Holiborn. To jest kolejna młodzieżówka wydana przez wydawnictwo Zielona Sowa. Jak wiecie, do tej pory opowiedziałam Wam już o kilku książkach wydawanych właśnie przez to wydawnictwo. No i kolejny raz ta książka to jest coś więcej niż tylko zwykła młodzieżówka. Wyniosłam z niej naprawdę silne przesłanie, o którym opowiem Wam za chwilę, ale też chciałabym dać znać, że dzięki wydawnictwu właśnie Zielona Sowa będę miała dwa egzemplarze tej książki na konkurs w tym filmiku dla Was oraz będzie też możliwość wygrania tej książki w konkursie na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie tam, to zapraszam, ponieważ za jakiś czas właśnie pojawi się zdjęcie i również będzie można te książki tam zgarnąć. Zanim przejdę do opisu tej książki, chciałabym zaznaczyć, że mimo iż tak naprawdę właśnie ten swój opis przede wszystkim oprę na przedstawieniu relacji miłosnej w tej książce, mimo że właśnie ten romans odgrywa bardzo, bardzo, bardzo ważną rolę, to moim zdaniem przede wszystkim jest to książka o przyjaźni, później opowiem Wam dlaczego. Teraz przejdźmy do naszej pary, wokół której wszystko tutaj się kręci. A więc Audrey i Harry poznają się w kinie. I zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy dowiedziałam się, że głównym bohaterem tej książki jest Harry i przeczytałam dosłownie kilka pierwszych stron, to w mojej głowie zwizualizował się nie kto inny jak Harry Styles, co oczywiście tak minimalnie sprawiło, że tę książkę polubiłam jeszcze bardziej, no bo znacie moją słabość do Harry'ego. Audrey i Harry tak naprawdę poznają się już na pierwszych stronach tej powieści, kiedy to dziewczyna rozpoczyna swój pierwszy dzień w nowej pracy, czyli w kinie. To jest takie, powiedziałabym, że małe, studyjne kino z niewielką ilością sal, takie kino dość specyficzne pod względem na przykład podawanych dań, bo zwykłego popcornu solonego tam nie uświadczycie. Tam będziecie zajadać się hummusem i guacamole, albo ewentualnie jak już popcornem, to pod cynamonową pierzynką. No i też do kina przychodzą tacy specyficzni widzowie, bardzo wymagający, ale to nie jest w tym momencie najistotniejsze. Przejdźmy do naszej pary. Więc ich poznanie wygląda tak, jakby co najmniej właśnie rozpoczynała się taka, wiecie, komedia romantyczna. Harry jest takim stereotypowym chłopakiem, którego Audrey czuje, że powinna omijać, że z tego nic dobrego nie będzie. Natomiast, no jak się zapewne domyślacie, swego rodzaju uczucie pomiędzy tą dwójką zaczyna się rodzić. Na jakim dokładnie etapie, to Wam nie zdradzę, ale dam tylko znać, że no nie będziecie musieli jakoś mega długo na to czekać. Jeżeli chodzi o Audrey, to dziewczyna postanawia rozpocząć pracę nie bez przyczyny. No, potrzebuje pieniędzy głównie przez bardzo niefajną sytuację, która panuje w jej domu rodzinnym. Ojciec zostawił ją oraz jej matkę i założył sobie po prostu nową rodzinę. W momencie rozpoczęcia książki Audrey jest tak z lekka bombardowana SMS-ami od swojej mamy o treści mniej więcej takiej, że ojciec dziewczyny chce im odebrać ten rodzinny dom, więc już zapewne zdążyliście się domyślić, że rodzinnych dramatów tutaj nie brakuje. Jeżeli chodzi o tytuł książki, To zdarza się tylko w filmach, to oczywiście ma on silne zespolenie z całą treścią, z klimatem tej książki. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo kina, filmu i właśnie przez miejsce pracy naszej głównej bohaterki patrzymy na te wszystkie filmy, na kino tak naprawdę trochę od zaplecza. Ta książka przede wszystkim pokazuje, że życie to nie film. I niesamowitym jest fakt, ile tak naprawdę stereotypów takiej totalnej komedii romantycznej autorka na tych kilkuset stronach swojej powieści zawarła. Jak dobrze pokazała, że tak naprawdę sytuacje, do których spora część z nas wzdycha, kiedy to widzi na wielkim ekranie, nie ma po prostu przełożenia na świat realny, a jeżeli już rzeczywiście w świecie realnym coś takiego by się wydarzyło, to często byłoby to co najmniej dziwne, krępujące i problematyczne, że tak to ujmijmy. Ta książka stanowi rewelacyjny kontrast, jeżeli chodzi o
kreowanie kobiecej bohaterki, ponieważ w większości właśnie tych przykładów, które są tutaj stereotypowymi przykładami z tych komedii romantycznych, kobiety to takie bezbronne istotki, które tak naprawdę nie potrafią poradzić sobie w życiu bez tego swojego ukochanego i to właśnie on stanowi centrum ich wszechświata. Natomiast jeżeli chodzi o naszą bohaterkę książkową, czyli Audrey, to ona jest cudowną, silną, niezależną bohaterką, która naprawdę twardo stąpa po ziemi, nawet jeżeli w grę wchodzą różnego typu uczucia, które właśnie rodzą się u niej względem kogoś, to one nie przysłaniają jej całego świata. Audrey nie jest dziewczyną, która byłaby w stanie po prostu wszystko rzucić i wiecie, polecieć za tym ukochanym, która po jakiejś dramatycznej kłótni wyczekiwałaby jakiegoś romantycznego gestu ze strony chłopaka i po nim od razu by mu przebaczyła. I to jest właśnie niesamowite, ponieważ Audrey, kiedy wchodzi w jakąś tam relację z chłopakiem, to nie jest właśnie tak pięknie, jak na tych wszystkich filmach, że oni całują się w idealnym momencie, że on wie, kiedy pogładzić jej włosy, a ona wie, kiedy położyć mu rękę na torsie. O nie, 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 zupełnie nie. Tu jest pełno niezręczności, dokładnie tak jak w prawdziwym życiu. Często nie wiadomo, co powiedzieć, jak powiedzieć, albo jeżeli coś się powie lub zrobi, to ma to odwrotny skutek, niżeli był on zamierzony. No to jest po prostu o wiele bardziej realny obraz miłości, niżeli ten przedstawiany w komediach romantycznych. To jest idealna książka do tego, aby podarować ją młodej dziewczynie, w której właśnie kształtuje się ta kobiecość, podejście do miłości, do spraw związkowych, do przyjaźni, bo przede wszystkim dzięki Audrey jest to pozycja, która po prostu może natchnąć te młode dziewczyny taką bardzo pozytywną energią i pokazać, że przede wszystkim należy pokochać najpierw samą siebie. I że to wcale nie jest tak, że pełnię szczęścia osiąga się tylko w momencie, w którym znajduje się tego ukochanego chłopaka i przeżywa się z nim związek taki, jak na tych wszystkich filmach widzimy, no bo w prawdziwym świecie tak to nie wygląda. Także dla mnie połączenie tej swego rodzaju inspirującej, silnej bohaterki z Harrym, którego wyobrażałam sobie jako Harry'ego Stylesa, ich porywająca, acz taka czasami naprawdę niezręcznie budująca się relacja, plus naprawdę smutny wątek rodzinny, próba zrozumienia postępowania własnych rodziców, a także budowanie przy tym własnej takiej autonomii, własnej niezależności, takich podstaw swojego przyszłego, samodzielnego życia. No i wątek przyjaźni, wszelkiego typu wzlotów i upadków w związku właśnie z tym tematem. Momentami do realistyczne i zdecydowanie to jest kopalnia wiedzy dla takiego młodego, dopiero co kształtującego się człowieka. Myślę, że warto wiedzę o tego typu sprawach czerpać poniekąd z książek, ponieważ wiecie, to tak jakby ułatwia nam później takie prawdziwe życie i może pomóc zniwelować taką lwią część potencjalnych popełnionych przez nas błędów. Więc moi drodzy, jeżeli macie ochotę sięgnąć po tego typu książkę, no to oczywiście, jak już mówiłam, możecie wziąć udział w konkursie. Wszelkie informacje o konkursie znajdziecie w opisie tego filmiku. Pamiętajcie również, żeby odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Tym razem chciałabym Was poprosić o to, abyście w komentarzu napisali, co Waszym zdaniem zdarza się tylko w filmach. I co tyle, ja bardzo, ale to bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa! O, i pamiętajcie też o tym przyszłym konkursie na Instagramie. Teraz już się naprawdę żegnam. Pa! Bo życie to nie jest love story. Zabawna i przewrotna opowieść o tym, co zdarza się tylko w filmach. Szukaj w salonach Empik i na empik.com.